Serdecznie witam Was, drodzy braterstwo, drogie siostry, drodzy bracia, drodzy oglądający to nabożeństwo w internecie. Cieszę się, że dzisiaj możemy być tutaj razem i przywoływać na naszą pamięć słowa Jezusa Chrystusa, które zapisano w Ewangelii świętego Jana, rozdziale 11, gdzie Pan Jezus mówi do kobiety, która straciła bliską osobę, takie słowa. Ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Tajemnica życia i śmierci. Miesiąc listopad to miesiąc, w którym myślimy o śmierci, myślimy o przemijaniu, odwiedzamy cmentarze, groby naszych bliskich i siłą rzeczy do naszych umysłów przychodzi ta refleksja, czym jest śmierć, na czym polega jej tajemnica. Śmierć, która jest nieodzownym towarzyszem ludzkiego życia, bo przecież umierają wielcy i mali, bogaci i biedni, wszyscy. Ludzie od dawna zastanawiali się nad tym, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Odpowiedź na to pytanie ma decydujący wpływ na nasze życie. Ale także wiąże się to z tym, w jaki sposób spędzamy to życie, w jaki sposób grzebiemy naszych zmarłych. Cmentarze stały się nieodłącznym elementem naszej cywilizacji, chociaż na świecie występują różne rodzaje pochówków. Dzisiaj staramy się odsuwać od siebie tę myśl. Mamy kult młodości, kult piękna, kult siły, kult zdrowia, ale mimo wszystko umieramy. Świat zachodni chowa swoich zmarłych w trumnach lub urnach z prochami do grobów lub kolumbariów. Ale w różnych częściach świata wygląda to różnie. Buddyści w Tybecie oddają swoje zwłoki ptactwu do zjedzenia. Starożytny Egipt słynął z mumifikacji i ze składania zwłok w sarkofagach zamkniętych w piramidach z przedmiotami codziennego użytku. W Indiach ludzie chowani są w inny sposób, są spalani publicznie nad rzeką Ganges. Ponad połowa świata dzisiejszego wierzy w reinkarnację, czyli w proces angażowania się w koło życia, zmiany wcielenia. Człowiek, który żył niegodziwie, po swojej śmierci staje się jakimś stworzeniem, aż do momentu, kiedy wydoskonali się i złączy z absolutem. Wyznawcy Kościoła rzymskokatolickiego wierzą, że czyściec jest stanem, w którym znajdują się ludzie, którzy umarli w przyjaźni z Bogiem, chociaż już są pewni swego wiecznego zbawienia, to jeszcze potrzebują oczyszczenia, by wejść do radości. I chociaż w Piśmie Świętym jest brak wyraźnego wskazania istnienia czyśćca, to jednak teologowie katolicy starają się odwołać do księgi wtórnokanonicznej, drugiej księgi machabejskiej, aby uzasadnić swoją naukę. Jak to jest z tą śmiercią? To jest pytanie, które zadają sobie ludzie od wieków. Trzy podstawowe pytania, jakie rodzą się w momencie, gdy umieramy, gdy stykamy się ze śmiercią, brzmią następująco. Co dzieje się, gdy człowiek umiera? Jak radzimy sobie ze sprawą śmierci? Czy odsuwamy ją od siebie? Czy ma to znaczenie, abyśmy wiedzieli, co dzieje się, gdy umieramy? To są pytania, nad którymi chciałbym, abyśmy dzisiaj podczas tej refleksji
zastanowili się. Pierwsze z pytań. Jaką rolę odgrywać będą rzeczy nadnaturalne przy końcu wydarzeń na tej ziemi? W Księdze Apokalipsy, rozdziale 16, czytamy takie słowa, że pojawią się czyniące cuda duchy demonów, które będą szły do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Diabeł i jego demony są zjednoczeni po to, by czynić cuda i okłamywać ludzi w różnych kwestiach, również w kwestii śmierci. Kolejne pytanie, jakie nasuwa się nam w związku z tym tematem, o którym mówimy, jest, czy możemy sprawdzić to, co do nas dociera, te informacje, te zjawiska, których jesteśmy świadkami. W Księdze Izajasza, 8 rozdziale, 19 i 20 wierszu, prorok Izajasz zwraca nam uwagę, gdy powiedzą wam, poradźcie się wywołujących duchy i wróżbitów, którzy szepcą i mruczą zaklęcia, czyż lud nie powinien radzić się swego Boga? Czy powinien pytać się umarłych o los żywych? To jest pytanie, które stawia Izajasz czytelnikom swojej księgi, które stawia Izajasz dzisiaj nam, którzy stykamy się ze zjawiskami paranormalnymi. I zwraca uwagę w końcu tego tekstu, zwróćcie się do objawienia i do świadectwa, a jeśli nie będą mówić zgodnie z tym słowem, to nie ma dla nich jutrzenki, nie ma dla nich przyszłości. Pismo Święte jest tą cudowną księgą, która potrafi odpowiedzieć na wiele ludzkich pytań, które nurtują nasze serca, które dotykają nas. Jeśli chcemy mieć pewność, że złe duchy nas nie zwodzą, wtedy Biblia, nazywana zakonem i świadectwem, stanowi źródło Bożej opieki i prawdy dla nas. Popatrzcie dalej. Czy Bóg daje nam jakiekolwiek ostrzeżenia? Ostrzeżenia w związku z tym, byśmy nie kontaktowali się i nie radowali się ze zmarłymi. Popatrzcie, co jest napisane w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdziale 18. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój daje ci, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywołujący duchy, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg twój wypędza ich przed tobą. Pan Bóg nazywa kontakt ze zmarłymi obrzydliwością, gdyż nie chce, aby człowiek, którego On odkupił w swojej dobroci, w swojej miłości, kontaktował się ze złymi duchami, kontaktował się z szatanem. Dlatego mówi, jest to dla mnie obrzydliwością i proszę, abyście tego nie czynili. Bóg ostrzega nas w bardzo przekonujący i mocny sposób przed kontaktowaniem się z naszymi zmarłymi, których kochaliśmy, ponieważ nie chce, abyśmy mieli kontakt z demonami. Dlaczego Bóg z takim naciskiem sprzeciwia się tym kontaktom? Dlaczego Bóg tak bardzo podkreśla ważność tej sprawy, abyśmy nie kontaktowali się z czarownikami, z wróżbitami, ze znawcami, stworzącymi horoskopy, abyśmy uciekali od tych, którzy wywołują duchy zmarłych? Czy jest to możliwe, aby umarli mogli do nas przemawiać? Czy jest to możliwe, aby człowiek, który nie żyje, mógł mówić i pojawić się w naszym domu? W Księdze Kaznodziei Salomona lub Koheleta dowiadujemy się tego, co Bóg mówi na temat śmierci, na temat tego, czym jest ten stan. Mówi tam takie słowa, wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli niczego nie wiedzą, i już nie ma dla nich żadnej zapłaty,
gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Umarli niczego nie wiedzą. Umarli niczego nie wiedzą, a więc są nieświadomi. Każdy kontakt z umarłymi to kontakt ze złym duchem. Pierwszym oszustwem, które pojawiło się na tym świecie, pierwsze oszustwo mamy opisane w historii ogrodu z Eden. Diabeł wypowiada swe pierwsze kłamstwo na ziemi poprzez węża, mówiąc do Ewy: na pewno nie umrzesz, gdy spożyjesz owoc z drzewa poznania dobrego i złego. Na pewno nie umrzecie. Ciało umiera, ale dusza nadal żyje. To przekonanie, które funkcjonuje dzisiaj niemalże w każdej religii na świecie. Diabeł uczynił to kłamstwo kluczową nauką każdej niebiblijnej religii. Pytanie, dlaczego jest to ważna rzecz? Dlaczego rozumienie tego tematu i właściwe spojrzenie na to jest istotne? Jeśli będziemy unikać kontaktu z umarłymi, to Bóg mówi, będziesz chroniony przez Boga. Jeśli jednak wierzysz, że umarli mogą kontaktować się z żywymi, to wystawiasz siebie na niebezpieczeństwo spotkania z szatanem, który chce cię zniszczyć. W jaki sposób Pan Bóg stworzył człowieka? Tu jest pierwszy klucz do rozwiązania tajemnicy śmierci, tajemnicy tego, kim i czym jest człowiek. Pismo Święte mówi nam o tym w Księdze Rodzaju, że Pan Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy człowiek stał się istotą żywą, czy jak mówi dosłowny przekład Pisma Świętego, duszą żyjącą. Słowo dusza, istota żywa, wykorzystywane jest w Biblii zamiennie i jest to słowo, które oznacza istotę, po hebrajsku nefesh, jest ono przetłumaczone jako dusza setki razy w całej Biblii, ale nigdy nie występuje z przymiotnikiem nieśmiertelna. Zatem kiedy przyglądamy się opisowi stworzenia, to widzimy takie elementy, proch ziemi plus tchnienie życia pochodzące z ust Bożych, daje nam istotę żywą, dosłownie duszę żyjącą, człowieka, który jest duszą żyjącą. Biblia mówi, że jesteśmy duszami. Bóg nie umieścił w nas duszy, On tchnął tchnienie życia w nas, abyśmy stali się duszami żyjącymi, a przy śmierci przestajemy być duszami żyjącymi. I tutaj ta ilustracja pokazuje nam także tą prawdę, która mówi nam o tym, że gdy mamy żarówkę, która jest podłączona do prądu, to efektem jej działania jest świecenie, tak? Mamy żarówkę, prąd i światło. Kiedy spojrzymy na inną ilustrację, to zobaczymy także coś innego. Mamy skrzynkę, która jest zbudowana z desek, z drewna, mamy gwoździe i drewno, tak? Jeżeli połączymy te gwoździe z drewnem, powstanie skrzynka. Lecz jeśli wyciągniemy gwoździe z desek, skrzynka przestaje istnieć. Tak samo jest z naszym życiem, z naszym ciałem. Ciało plus tchnienie życia pochodzące z ust Bożych tworzy duszę. Duszę żyjącą, czyli człowieka. Mamy tu jeszcze jedną ilustrację tej prawdy, ale idźmy dalej. Pismo Święte nam mówi, co się dzieje, gdy umieramy. Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Mówi księga Koheleta, 12 rozdział, wiersz 7. A więc Pismo Święte mówi nam o tym, że śmierć jest jakby odwróceniem procesu stworzenia. To ożywcze tchnienie życia wraca do Boga, a człowiek rozpada się w proch ziemi. Duch, który powraca do nieba, nie jest jakimś duchem czy osobą,
jest to tchnienie życia. Jest to ta iskra, która jest darem Boga i uzdalnia nas do produktywnego życia. Popatrzmy dalej na to, co mówi Pismo Święte. Zarówno ich miłość, jak i ich nienawiść, także ich gorliwość dawno minęły. Kiedy umieramy, nie odczuwamy już miłości, nie ma w nas gorliwości do jakiegokolwiek działania, bo wszystko to przeminęło. Czy dusza może umrzeć? To jest pytanie, na które szukałem odpowiedzi także w swoim życiu. I kiedy czytałem Księgę Ezechiela, rozdział 18, wiersz 4 w Biblii Gdańskiej, tak zwanym Starym Przekładzie, jest powiedziane, że dusza, która grzeszy, człowiek, który grzeszy, umrze. To koresponduje z nowotestamentową nauką, która mówi o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć, a nie życie wieczne. Zapłatą za grzech jest śmierć. Dusza, która grzeszy, umrze. Podczas gdy słowo dusza i duch wymienione są w Biblii ponad 1700 razy, to warto zwrócić uwagę, że nie ma tam ani jednego miejsca, które wspomniałoby duszę nieśmiertelną. Tak jak już powiedziałem, rzeczownik dusza z przymiotnikiem nieśmiertelna nie występuje w żadnym miejscu Pisma Świętego. Kto jest istotą, która posiada nieśmiertelność? Czy Biblia coś nam na ten temat wspomina? Pismo Święte mówi nam o tym, że Bóg, Jezus Chrystus, jest jedyną istotą, jest Królem Królów i Panem Panów i jest jedynym, który posiada nieśmiertelność. Pan Bóg jest nieśmiertelny, Pan Bóg jest wieczny. To jest Jego atrybut i my jako stworzenia Boże tego atrybutu nie posiadamy. W Dziejach Apostolskich, rozdziale 2, wierszach 29 po 34, Piotr podczas swego słynnego kazania skierowanego do Żydów po wylaniu Ducha Świętego posługiwał się przykładem Dawida. Słowami tymi posługiwał się, mówiąc do Żydów, dowodząc, że Jezus Chrystus jest z rodu Dawida, że pokonał śmierć na krzyżu Golgoty, że zmartwychwstał, aby dać ludziom wierzącym w Jezusa Chrystusa i wszystkim ludziom, którzy boją się śmierci, uciekają przed śmiercią, pewność ratunku i zwycięstwa nad śmiercią i wiecznym potępieniem. I wyraził to słowami, które znajdują się w Księdze Dziejów Apostolskich. Mężowie, bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy, albowiem Dawid nie wstąpił do nieba. A więc Pismo Święte mówi o tym, że król Izraela, wielki mąż Boży, człowiek, którym Bóg się posługiwał, nie wstąpił do nieba, a jego grób jest po dzień dzisiejszy Izraelu. W Księdze Dziejów Apostolskich Piotr około 1000 lat po śmierci Dawida stwierdza, że Dawid nie znajduje się w niebie. Następny fakt biblijny, który chciałbym przytoczyć, jest odpowiedzią na pytanie, czy dobrzy ludzie udają się po śmierci prosto do nieba. W Psalmie 115, wierszu 17 jest powiedziane, że umarli nie mogą już wysławiać Pana. Żaden z tych, który zszedł do krainy milczenia, nie będzie tego czynił. Rzymskokatolicki biblista, biskup Kazimierz Romaniuk w taki sposób przetłumaczył słowa psalmisty. Umarli nie mogą już wysławiać Pana, a żaden z tych, którzy zeszli do krainy milczenia, nie będzie go sławił. Każdy, kto jest w niebie, na pewno wysławiałby Boga. Jednak Biblia mówi nam, że umarli nie chwalą Boga. Wszystkie ich emocje, wszystkie ich uwielbienia i gesty ustają w chwili śmierci. Pytanie, z którym stykamy się w różnego rodzaju filmach dzisiaj, w popularnej filozofii życia, w popkulturze. Jak to jest z reinkarnacją?
czy reinkarnacja jest faktem, czy Biblia coś mówi na temat reinkarnacji. List do Hebrajczyków mówi nam, a jak postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem jest sąd. A więc nie ma żadnego kręgu życia. Nie ma ponownych wcieleń, nie ma ponownej szansy. Bóg chce powiedzieć nam dzisiaj, że to, co masz tutaj, te chwile, które masz, to są jedyne chwile, które się nie powtórzą. Dlatego postaraj się wykorzystać je jak najlepiej w swoim życiu. Reinkarnacja to dzisiaj jeden z najbardziej popularnych i rozpowszechnianych poglądów na śmierć. Jest tak dlatego, że ludzie starają się odsunąć od siebie stan niebytu, stan rozkładu ciała, ale Pismo Święte i nasze doświadczenie, które przeżywamy na każdym pogrzebie, wskazuje nam, że jest inaczej. Jak Jezus nazywał śmierć? Czy jest jakaś nadzieja? W 11 rozdziale Ewangelii Jana jest opisany pogrzeb, w którym bierze udział Jezus Chrystus. Jego przyjaciel, osoba bliska, z którą lubił się spotykać, u której lubił przebywać w domu, choruje i umiera. I w pewnym momencie, rozmawiając ze swoimi przyjaciółmi, mówi: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. I uczniowie, usłyszawszy to, że Łazarz zasnął, jakby nabrali nadziei. Jeśli zasnął, to wyzdrowieje. Ale Jezus mówi o jego śmierci, a oni myśleli, że on mówił o zwykłym śnie. Wtedy Jezus rzekł im to wprost. Łazarz, nasz przyjaciel, umarł. Popatrzcie, Jezus nazywa śmierć stanem snu, stanem nieświadomości. A w pewnym momencie, gdy znajduje się przed grobem Łazarza, zwraca się do niego, mówiąc: Łazarzu, wyjdź z grobu. Popatrzmy, że Jezus zwraca się do zmarłego Łazarza po imieniu, bo gdyby nie użył imienia Łazarza, prawdopodobnie na jego słowa otwarłyby się wszystkie groby i wszyscy ludzie, którzy znajdowali się w tamtym miejscu jako umarli, powstaliby z martwych. Ale Jezus wezwał tylko Łazarza, mówiąc: wyjdź z grobu. W Biblii śmierć jest ponad 50 razy nazwana snem, stanem nieświadomości, stanem, który możemy nazwać odpoczynku. Czy Jezus jednak nie powiedział do Łotra na krzyżu, że pójdzie z nim do nieba w dniu, w którym umierał? Popatrzmy, co mówi Pismo Święte na ten temat. Kwestia przecinka w Ewangelii Łukasza, 23 rozdziale, wierszu 42, jest tutaj sprawą sporną. Kiedy jednak spojrzymy w manuskrypty Nowego Testamentu, to zauważymy, że są one pisane wielkimi literami i często wyrazy tworzą cały ciąg zdania bez podziału, bez wyraźnego podziału na wyrazy. Brak tam też znaków interpunkcyjnych, a więc ten przecinek jest dostawiony przez tłumacza. Ale czy mamy w Piśmie Świętym jakieś świadectwo mówiące o tym, gdzie znajdował się Jezus w czasie swojej śmierci? W 20 rozdziale Ewangelii Jana, w wierszu 17, chwilę po zmartwychwstaniu, kiedy Maria Magdalena rozpoznaje w nim Jezusa Chrystusa, Mesjasza, tego, który został ukrzyżowany, oświadcza, Jezus oświadcza jej: nie dotykaj mnie, gdyż jeszcze nie wstąpiłem do mego Ojca. A więc Chrystus Pan sam mówi nam o tym, że po śmierci nie był jeszcze w raju. Nie mógł być z Łotrem w raju. Co oznaczają zatem słowa Jezusa, które wypowiada do niego na krzyżu? Drogi przyjacielu, dzisiaj, w chwili, kiedy tak ciężko jest uwierzyć w to, że ja zwyciężę i pokonam śmierć, ponieważ uwierzyłeś, zaświadczam ci i mówię ci dzisiaj, będziesz ze mną w raju. Jezus chce powiedzieć, że każdy człowiek, który zaufa mu całym swoim sercem,
który przylgnie do Niego swoim życiem, który swoje życie powierzy w Jego ręce, nawet jeśli to będzie ostatni moment Jego życia, to będzie z Nim w raju. Będzie miał udział w zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Łotr na krzyżu będzie w niebie, dlatego że Jezus mu to obiecał. Łotr na krzyżu będzie w niebie, dlatego że Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem wiecznym, a kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Jak radzimy sobie ze śmiercią, gdy dotyka nas osobiście? Czy ogarnia nas strach, czy niepewność, czy wzbudzają się w nas jakieś nadzieje związane z życiem w innej formie? Pismo Święte mówi o tym, że to, co do nas należy, to ta chwila, którą przeżywamy w tej chwili. I Pan Bóg wzywa nas do tego, abyśmy przeżyli nasze życie, odrzucając to, co jest złe i słuchając Jego świętych przykazań, wierząc w Jezusa Chrystusa, który zapłacił cenę za nasze grzechy, który odkupił nas poprzez swoją śmierć na krzyżu, poprzez ofiarę, do której nie jesteśmy w stanie niczego dodać, do której nie jesteśmy w stanie w żaden sposób udoskonalić i ulepszyć. Przy zmartwychwstaniu spotkamy naszych bliskich ponownie. To jest chrześcijańska nadzieja. Drodzy, w tym czasie, gdy Jezus powróci, będą działy się niesamowite rzeczy. Jezus chce powiedzieć o tym, że sprawiedliwi wierzący, czyli ci, którzy umarli wierząc Jezusowi Chrystusowi, którzy swoje grzechy wyznali Jezusowi Chrystusowi, przyjmując Jego przebaczenie, mówi: nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, którzy dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. A więc Pan Bóg, mówiąc o śmierci, zwraca nam uwagę, że po tej śmierci nastąpi albo zmartwychwstanie do życia, albo na sąd i wieczne potępienie. Dlatego najmądrzejszy człowiek na świecie, Salomon, pisał, snując refleksję nad życiem: lepiej iść do domu żałoby niż do domu wesela, gdyż tam widać kres wszystkich. W te listopadowe krótkie dni z długimi wieczorami ta refleksja może być przerażająca, ale z drugiej strony jakże wiele nadziei wnosi do naszego życia. Jezus obiecuje, że przyjdzie taki czas, kiedy nasze cmentarze, które dzisiaj są miejscami smutku, rozdartych serc i rozpaczy oraz goryczy, staną się miejscami radości. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, 4 rozdziale od 13 do 17 wiersza, pisze o tej niesamowitej prawdzie, którą stara się zachęcić do wiary chrześcijan swoich czasów i nas w dniu dzisiejszym. Nas w tych listopadowych dniach, krótkich, z długimi wieczorami. Dniach ponurych, kiedy nasze refleksje kierują się ku przemijaniu. Apostoł Paweł mówi: a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak inni, którzy nie mają nadziei, albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan, na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej, zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak na zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowami. Drodzy, Pismo Święte mówi o tym, że cmentarze w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa będą miejscem radości i ekscytacji. To będzie impreza ze światłem, dźwiękiem,
połączona ze śmiechem, radością i okrzykami nadziei. Nasz Pan powraca. Nasz Pan otwiera groby i wychodzą z nich ci, którzy zaufali Mu, którzy w Nim złożyli swoją nadzieję. Nadzieja dla chrześcijan nie jest związana ze śmiercią, ale jest związana ze zmartwychwstaniem. Dlatego nie musimy patrzeć ze strachem na śmierć, nie musimy być niepewni, myśląc o przemijaniu, o umieraniu, ponieważ Chrystus zmartwychwstał, ponieważ Chrystus daje nam żywą nadzieję i mówi o tym, że ja żyję i każdy, kto wierzy we mnie, kto uwierzył moim słowom i podąża za mną, też żyć będzie. Gdybyśmy po śmierci udawali się do nieba, powtórne przyjście Jezusa oraz zmartwychwstanie byłoby niepotrzebne i bezsensowne. Popatrzmy dalej, co mówi Pismo Święte na ten temat. Jak to będzie z tym naszym życiem, z tym naszym ciałem? Czy rozpoznamy się nawzajem przy zmartwychwstaniu? Apostoł Paweł w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian mówi: albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. Co to znaczy? Przywołam wam jeszcze raz obraz z czasu zmartwychwstania Pana Jezusa. Marta i Maria stoją przy grobie, widzą mężczyznę, lecz nie poznają go. Dlaczego? Dlatego, że w ich pamięci utkwił obraz człowieka zmaltretowanego, jak mówi jeden z proroków biblijnych, takiego, którego wygląd nie przypominał wyglądu ludzkiego. A tutaj przy grobie widzą zdrowego mężczyznę i biorą go za ogrodnika. Ale Chrystus zwraca się w charakterystyczny sposób do Marii, mówiąc: Mario. I Maria odwraca się i widzi w nim Jezusa Chrystusa. A więc rozpoznamy naszych bliskich zmarłych po pewnych cechach ich osobowości, które zostaną zachowane na dzień zmartwychwstania i powtórnego przyjścia Jezusa. Pismo Święte mówi nam o tym, że to, co jest grzeszne, to, co jest skutkiem grzechu, zostanie usunięte, to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność. A więc Pismo Święte jeszcze raz podkreśla nam to, że jesteśmy śmiertelni i że otrzymamy dar nieśmiertelności przy zmartwychwstaniu jako Boży dar. Bóg da nam nowe ciała. Będziemy żyć na wieki. Uczniowie, którzy po zmartwychwstaniu spotkali Pana Jezusa, na początku też Go nie rozpoznali, ale kiedy Go obserwowali, kiedy łamał chleb, rozpoznali Go po tym, jak łamał chleb. A więc Pismo Święte nam mówi, że chociaż może w pierwszym momencie nie rozpoznamy naszych bliskich, bo pamiętamy ich, że nosili okulary, może byli czasem przygarbieni, może ich ciało było zniekształcone, ale kiedy usłyszymy ich głos, kiedy zobaczymy ich gesty, kiedy przyjrzymy się im bliżej, zobaczymy, że to są nasi bliscy, że to są ci nasi ukochani, którzy odeszli wierząc Panu Jezusowi. Bóg da nam nowe ciała i będziemy z Nim żyć na wieki, bez śmierci, bez smutku, bez cmentarzy w krajobrazach naszych miejsc zamieszkania. Trzy rzeczy, które chciałbym, abyśmy zapamiętali z tego rozważania. Po pierwsze, Pismo Święte naucza, że dusza jest człowiekiem, żywą istotą. Dusza może umrzeć, ale Chrystus Pan daje nam nadzieję zmartwychwstania. Przy śmierci ludzie powracają do prochu, a tchnienie życia wraca do Boga. Ale nadzieją dla chrześcijan jest zmartwychwstanie przy powtórnym przyjściu Jezusa. Taka jest nasza nadzieja. Dlatego Bóg zwraca się dzisiaj do nas jeszcze raz poprzez kaznodzieję Salomona z 12 rozdziału jego księgi następującymi słowami.
Są to szczególnie ważne dla mnie słowa, które zapisane są w 1 i 13 i 14 wierszu. Wiersz 1 brzmi następująco. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Zanim się zaćmi słońce i światło i księżyc i gwiazdy i znowu powrócą obłoki po deszczu. I wreszcie 13 i 14 wiersz na zakończenie tego rozważania brzmi następująco. Wysłuchaj końcowej nauki w całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą, tajną, dobrą czy złą. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, Pan Bóg mówi o tym, że przyjdzie taki dzień, kiedy On stanie nad naszym prochem, że przyjdzie taki dzień, taki czas, w którym Pan Bóg będzie chciał nas wzbudzić na nowo do życia. Ale to, czy będzie to zmartwychwstanie do życia wiecznego, czy na sąd i wieczne potępienie, zależy od Ciebie. Dlatego dziś możesz podjąć decyzję, dziś możesz przyjąć Boże przebaczenie, dziś możesz cieszyć się Bożą łaską, dziś możesz cieszyć się Bożą nadzieją, którą daje nam żywy Chrystus, ten, który ma klucze śmierci i grobu. Amen. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Drogi Panie, nasz Zbawicielu, Tobie chcemy podziękować za to, że nie musimy obawiać się śmierci, za to, że w Twoich dłoniach jest nasze życie, nasza przyszłość i teraźniejszość oraz przeszłość. Panie, kiedy powierzamy Tobie samych siebie, w nasze serca wchodzi Twój pokój. Tego pokoju potrzebujemy także dzisiaj, w te listopadowe krótkie dni i długie wieczory. Prosimy, Panie, aby Duch Twój Święty i prawdy słowa Twego mówiące o nadziei życia wiecznego zagościły w naszych sercach i w naszych umysłach. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen.